Cześć wszystkim. Dziś porozmawiamy na bardzo ważny temat, który dotyka wielu z nas, jak przezwyciężyć urazy. Jeśli kiedykolwiek zostałeś emocjonalnie zraniony, wiesz, jak te rany mogą wpływać na nasze samopoczucie i szczęście. W tym filmie podzielę się potężnymi technikami, które pomogą ci się wyleczyć i iść naprzód. Zaczynajmy. Emocjonalne urazy mogą przenikać nasze życie w nieoczekiwany sposób, zamieniając chwile radości w bolesne wspomnienia. Pierwszym krokiem do przezwyciężenia tych urazów jest uznanie bólu i zrozumienie, że jest on naturalną reakcją na negatywne doświadczenia. Zaprzeczanie lub tłumienie tych uczuć może jedynie przedłużyć cierpienie, utrudniając proces leczenia. Wyobraź sobie, że twój umysł i serce są jak ogród. Kiedy jesteśmy zranieni, to tak jakby chwasty wdzierały się do tego przestrzeni, dusząc zdrowe kwiaty i rośliny. Aby przywrócić piękno i witalność naszego wewnętrznego ogrodu, musimy wyrwać te chwasty z korzeniami. To zaczyna się od akceptacji. Akceptacja bólu nie oznacza poddania się mu. Wręcz przeciwnie, to akt odwagi. Pozwól sobie czuć to, co trzeba czuć. Jeśli czujesz smutek, płacz. Jeśli jesteś zły, znajdź zdrowy sposób na wyrażenie tej emocji. Twoje uczucia uznawane i walidowane są kluczowym elementem uzdrowienia. Dodatkowo praktykowanie samowybaczenia to potężna technika. Często obwiniamy się za sytuacje, które nas zraniły, myśląc, że mogliśmy coś zrobić inaczej. Uwolnij się od tej winy. Zrozum, że zrobiłeś to, co mogłeś, z wiedzą i zasobami, które miałeś w tamtym czasie. Kolejnym krokiem jest autorefleksja. Zadaj sobie pytanie, czego mogę nauczyć się z tego doświadczenia? Każdy ból niesie ze sobą lekcję. Może to być o wzmocnieniu swoich granic, lepszym wyborze osób, z którymi się zwiążesz, lub nauce kochania siebie głębiej. Użyj tego bólu jako narzędzia do osobistego wzrostu. Aby pomóc w tym procesie, przyjęcie praktyk uważności i medytacji może być niezwykle korzystne. Te praktyki pomagają nam być obecnymi i obserwować nasze myśli i uczucia bez osądzania. To tworzy bezpieczną przestrzeń wewnątrz nas, gdzie może nastąpić uzdrowienie. To są tylko pierwsze etapy drogi do przezwyciężenia urazów. W następnym filmie będziemy kontynuować eksplorację innych potężnych technik, które pomogą ci przekształcić swój ból w siłę. Jesteś gotowy, aby iść naprzód? Idziemy razem w tę podróż. Kontynuując naszą podróż, aby przezwyciężyć urazy, przyjrzyjmy się dodatkowym technikom, które mogą głęboko zmienić twoje doświadczenie emocjonalne i promować trwałe uzdrowienie. Kiedy pozwalamy sobie czuć ból i zaczynamy refleksję nad naszymi doświadczeniami, otwieramy drzwi do następnej fazy – transformacji poprzez wybaczenie. Wybaczenie jest często błędnie rozumiane jako akt słabości lub uległości, ale w rzeczywistości jest potężnym aktem osobistego wyzwolenia. Wybaczenie nie oznacza zapomnienia ani usprawiedliwiania działań, które nas zraniły. Przede wszystkim oznacza uwolnienie się od władzy, jaką te urazy mają nad nami. Kiedy wybaczamy, wybieramy, aby nie nosić ciężaru negatywności i goryczy. To pozwala nam odzyskać kontrolę nad naszymi emocjami i życiem. Skuteczną techniką wybaczania jest napisanie listu. Napisz list do osoby, która cię zraniła, wyrażając wszystkie swoje uczucia: złość, smutek, rozczarowanie. Nie trzymaj niczego w sobie. To bezpieczna przestrzeń, aby wyrazić się w pełni. Następnie na końcu listu zadeklaruj swoje wybaczenie. Możesz ten list wysłać lub nie. Celem jest emocjonalne uwolnienie, które przynosi. Oprócz wybaczania innym, kluczowe jest praktykowanie samowybaczenia. Często jesteśmy naszymi najgorszymi sędziami, karząc się za przeszłe błędy lub decyzje, które moglibyśmy podjąć inaczej. Wybacz sobie. Uznaj, że jesteś człowiekiem i że wzrastanie i uczenie się są częścią podróży. Kolejną potężną techniką jest restrukturyzacja poznawcza, która polega na zmianie sposobu myślenia o sytuacji, która nas zraniła. Zidentyfikuj negatywne lub zniekształcone myśli o wydarzeniu i zastąp je bardziej zrównoważonymi i realistycznymi perspektywami. Na przykład, zamiast myśleć "nigdy więcej nikomu nie zaufam", spróbuj przeformułować to: "nauczyłem się być bardziej ostrożnym
i cenić moje zaufanie. Praktyka wdzięczności również może być transformująca. Skoncentruj się na pozytywnych rzeczach w swoim życiu, nawet jeśli są małe. Prowadzenie dziennika wdzięczności, w którym codziennie zapisujesz przynajmniej 3 rzeczy, za które jesteś wdzięczny, może zmienić twoje skupienie z bólu na docenienie. To nie minimalizuje twojego bólu, ale pomaga zrównoważyć twoją perspektywę. Połączenie się z innymi ludźmi, którzy przeszli przez podobne sytuacje, może oferować wielkie wsparcie emocjonalne. Grupy wsparcia, terapie grupowe, a nawet rozmowy z przyjaciółmi, którzy rozumieją twój ból, mogą dostarczyć pocieszenia i nowych perspektyw. Dzielenie się swoimi doświadczeniami i słuchanie innych tworzy poczucie wspólnoty i zrozumienia. To kolejne techniki, które mogą pomóc ci iść naprzód i przekształcić swoje urazy w katalizator do osobistego wzrostu. W następnym filmie będziemy dalej eksplorować strategie, aby zapewnić, że będziesz kontynuować swoją podróż ku uzdrowieniu. Teraz, gdy zbadaliśmy znaczenie wybaczania, restrukturyzacji poznawczej i wdzięczności, zagłębmy się w dodatkowe techniki, które mogą pomóc ci przezwyciężyć urazy i znaleźć wewnętrzny spokój. Krok kluczowy w procesie leczenia to budowa solidnej sieci wsparcia. Nikt nie powinien stawiać czoła bólowi samemu. Posiadanie przyjaciół, rodziny, a nawet profesjonalistów z dziedziny zdrowia psychicznego u swojego boku może zrobić ogromną różnicę. Te osoby mogą oferować uważne ucho, wsparcie emocjonalne i często cenne perspektywy, których mogłeś nie brać pod uwagę. Oprócz szukania wsparcia z zewnątrz, niezbędne jest pielęgnowanie samopielęgnacji. To obejmuje poświęcanie czasu na dbanie o siebie fizycznie, emocjonalnie i duchowo. Proste praktyki, takie jak zdrowa dieta, regularne ćwiczenia i zapewnienie sobie odpowiedniej ilości snu, mogą znacząco poprawić ogólne samopoczucie. Relaksujące zajęcia, takie jak czytanie książki, gorąca kąpiel lub uprawianie hobby, są również kluczowe, aby uzupełnić swoje zasoby energii. Kolejną potężną techniką jest pozytywna wizualizacja. Znajdź chwilę w ciągu dnia, aby usiąść w spokojnym miejscu i zamknąć oczy. Wyobraź sobie siebie w przyszłości, gdzie urazy nie mają już nad tobą kontroli. Zobacz siebie szczęśliwym, w pokoju i realizującym swoje marzenia. Poczuj pozytywne emocje, które wywołuje ten obraz. To ćwiczenie może pomóc przeprogramować twój umysł, aby skupić się na pozytywnej przyszłości, zamiast tkwić w bolesnej przeszłości. Terapia to kolejne wartościowe narzędzie na drodze przezwyciężania urazów. Wykwalifikowany terapeuta może oferować konkretne i spersonalizowane strategie radzenia sobie z emocjami. Terapie takie jak terapia poznawczo-behawioralna, CBT, czy terapia akceptacji i zaangażowania, ACT, są szczególnie skuteczne w pomaganiu w przekształcaniu negatywnych myśli i zachowań. Przyjęcie praktyki duchowej lub filozoficznej może być również źródłem wielkiego komfortu i wskazówek. Medytacja, yoga czy po prostu chwile spokojnej refleksji mogą pomóc ci ponownie połączyć się ze swoją istotą i znaleźć głębsze znaczenie w swoich doświadczeniach. Często te praktyki pomagają nam widzieć poza bezpośrednim bólem, oferując szerszą i bardziej współczującą perspektywę na życie. W przypadku wielu osób ekspresja artystyczna stanowi potężną drogę do uzdrowienia. Malowanie, pisanie, granie na instrumencie lub jakakolwiek inna forma sztuki może służyć jako kanał do uwolnienia stłumionych emocji i eksploracji swojego wewnętrznego świata w bezpieczny i kreatywny sposób. Sztuka pozwala wyrazić to, czego słowa czasami nie mogą uchwycić. Na koniec ważne jest, aby pamiętać, że uzdrowienie to proces, a nie cel. Każdy mały krok, który podejmujesz, jest znaczącym postępem. Bądź wobec siebie łagodny i uznaj swój wysiłek oraz odwagę. Pozwól sobie świętować każdy postęp, niezależnie od tego, jak mały się wydaje. Wytrwałość i siła, które rozwijasz na tej drodze, są skarbami, które będą ci towarzyszyć przez całe życie. Z tymi technikami jesteś coraz bardziej przygotowany, aby przekształcić swoje urazy w źródło siły i wzrostu. W kolejnej części zakończymy tę podróż, eksplorując końcowe strategie i refleksje nad znaczeniem ciągłej samopielęgnacji i osobistego rozwoju.
kiedy dochodzimy do najważniejszej części tej podróży przezwyciężania urazów, ważne jest, aby skonsolidować omówione strategie i zastanowić się, jak utrzymać ten proces uzdrawiania na dłuższą metę. Integracja tych praktyk w codzienne życie jest kluczowa, aby zapewnić, że uzdrowienie będzie głębokie i trwałe. Konsekwencja jest kluczowa. Kontynuuj praktykowanie wybaczania, wdzięczności, samopielęgnacji i pozytywnej wizualizacji regularnie. Te nawyki nie tylko pomagają w leczeniu starych ran, ale także wzmacniają Twoją emocjonalną odporność na przyszłe przeciwności losu. Innym fundamentalnym aspektem jest samoakceptacja. Całkowite akceptowanie siebie ze wszystkimi swoimi niedoskonałościami i słabościami jest aktem miłości własnej, który wzmacnia Twoją zdolność do stawienia czoła i przezwyciężenia urazów. Uznaj, że wszyscy popełniamy błędy i że każde doświadczenie, dobre czy złe, przyczynia się do naszego wzrostu i nauki. Równie ważne jest, aby nadal poszukiwać nowych perspektyw i nauk. Czytaj książki, uczestnicz w warsztatach, słuchaj wykładów i łącz się z innymi ludźmi, którzy również są w swoich podróżach uzdrawiania. Wymiana doświadczeń i wiedzy może być głęboko wzbogacająca i inspirująca. Prowadzenie dziennika autorefleksji może być cenną praktyką. Zapisuj swoje myśli, uczucia, postępy i wyzwania. Powracanie do swoich notatek może pomóc Ci zobaczyć, jak daleko już zaszedłeś i zidentyfikować wzorce, które mogą wymagać dostosowania. Ten dziennik staje się towarzyszem podróży, odzwierciedlającym Twój wzrost i ewolucję w czasie. Nie lekceważ potęgi codziennych małych rytuałów. Poświęć kilka minut na medytację, praktykowanie wdzięczności lub po prostu siedzenie w ciszy i głębokie oddychanie. Te momenty przerwy i ponownego połączenia się ze sobą są kluczowe w utrzymaniu równowagi i jasności umysłu. Techniką, która może uzupełniać Twoją podróż, jest praktykowanie afirmacji pozytywnych. Powtarzanie fraz, które wzmacniają Twoją samoocenę i pewność siebie, takich jak jestem godny miłości i szczęścia lub mam siłę, aby przezwyciężyć każde wyzwanie, może stopniowo przekształcić Twoje myślenie i wzmocnić pozytywne uczucia. Krytyczne jest również pielęgnowanie środowiska, które wspiera Twoje emocjonalne dobro. Otaczaj się ludźmi, którzy Cię wspierają, środowiskami, które Cię uspokajają i działalnościami, które sprawiają Ci radość. Unikaj sytuacji i relacji, które wyczerpują Twoją energię lub utrwalają negatywne uczucia. Wreszcie uznaj, że podróż uzdrawiania jest ciągła i ewolucyjna. Będą dni łatwiejsze i trudniejsze, i to jest całkowicie normalne. Każda faza przynosi nowe możliwości nauki i wzrostu. Bądź cierpliwy i współczujący wobec siebie przez cały ten proces. Z tymi technikami i praktykami nie tylko przezwyciężasz urazy, ale także budujesz solidne podstawy pod zdrowszą i szczęśliwszą przyszłość. Pamiętaj, że masz w sobie zdolność do przekształcenia każdego bólu w potężną siłę ku dobremu. Kontynuuj z odwagą i miłością do siebie. Bardzo dziękuję za obejrzenie filmu. Jestem bardzo wdzięczny członkom kanału za ciągłe wsparcie. Jeśli chcesz dołączyć do naszej grupy wspierających członków, link będzie w przypiętym komentarzu. Podziel się tym materiałem z innymi, którzy mogą skorzystać z tych potężnych technik przezwyciężania. Rozpowszechniając tę wiadomość, pomagamy większej liczbie osób znaleźć spokój i uzdrowienie. Nie zapomnij obejrzeć polecanego filmu i playlisty na ekranie oraz zostawić lajka, jeśli uznałeś treść za przydatną.